No telling what I might do when I'm in the right mood. You know me, I'm all up in the party like a VIP, and everything is looking better from my POV. Nocturnal animals, we don't sleep, and I'll probably forget you. CeeLo Green, I'm sweating like the Amazon, 100 degrees, and that backside's bigger than a family tree. So drop that thing like a fumble. Now you're talking to the king of the jungle. We got lions, tigers, bears, oh my, and every single one's turned up, yo. I don't want anybody bringing the vibes down. So if you wanna wind down, oh look what I found, a little something that'll keep you awake until the break of dawn. Don't be afraid to get rowdy. Wildlife. Jam pack, got a couple bands back from the bank on my last trip, like I ransacked. Everybody hanging like a string from a Tampax. Yeah, I saw my bitches back on the Amtrak. You ain't never heard a flow quite like this. Everywhere I turn, see an ice out wrist. And she might be German, she might be Swiss. Goddamn. And I'm feeling pretty hectic. Lights all around, good thing I'm not epileptic. I'm kinda confused, like I'm measuring a metric. Talking shit, you better take it back, interception. Let's set the forest ablaze and get the wildlife jumping like an animal rave. I know your parents say they miss the good old days, but things change. Jaka ja pięknie. Lorka, gdzie moje skarpety? A skąd ja mam wiedzieć? W szafkach nie ma, pod łóżkiem są. Wszędzie je porozwalałeś. A no chyba, że tak. To ty masz na sobie. Znalazłam u ciebie w szafie. Czemu grzebiesz w mojej szafie? Bo szukam bluzy. Po co ci bluza? Było mi zimno? Aha. Przypominam sobie, żebym ją kiedykolwiek nosił. To ważne. Ważne, że bluza nasza. No w sumie, to ja idę poszukać skarpet. Jozidy, nie pogaj pan tak! No i ostatni raz ją widziałem wczoraj na imprezie. Taka zielono, zielono-brązowa. Dzisiaj jest dzień po imprezie. Już jej nie było. No to już pan Draku Logan wie coś na ten temat. O czym gadacie? I co to za pintypas? Hunter szuka swojej bluzy. Proszę, ale idę do innych pokojów. Cześć, widziałaś gdzieś moją bluzę? A jak wyglądała? No była taka, jakby powiedzieć, zielono-brązowa. Brązowa część była jakby od skóry. Fuj! Czego tak śmierdziała lasem? Daj mi ją i już o niczym więcej nie gadajmy. Au. Auć. Hunter! Zdejmuj te ochytstwo, które Claudine miała na sobie. Usiądźmy, Hunter. Pogadajmy. No dobra. Daj, Rabi! I gdzie jest ta bluza? Bo tak się składa, Logan, że to była bluza Huntera. To co mi okłamałaś, że moja? To ty tak powiedziałeś! Tak się składa, że wiem, o co tutaj chodzi. Byliśmy wczoraj na imprezce. Wypiliśmy za dużo Coca-Coli, a potem wziąłeś, rozebrałeś Huntera z bluzy, wziąłeś bluzę, założyłeś ją, potem ją zdjąłeś, zamoczyłeś w kiblu, a potem co ją chyba wziąłeś do siebie. Wczoraj ledwo co wyszliśmy do domu ogólnie, z tą bluzą jeszcze padał deszcz. Zarzuciłeś nią sobie na nie powiem co. Aha. No i stąd wzięła się bluza. Fuuuuj! I widzisz? Nie bierz nic, co w mojej szafie się znajduje. Przykazanie Logana numer 10. Co to jest za dureń? Żeby zapomniał, że bluzę brał? Ja to bym pamiętał, że ja wziąłem bluzę akurat. Nie obgadaj mnie! Przykazanie Logana numer 11 zostało złamane przez najlepszego kumpla. Jeszcze jest przekazaniem 10? Nie bierz nic z żawy, obsrańca! Logan od tym paku! To wczoraj zrał w gacie? No na pewno nie ja, chyba ci coś pomyliło! No na pewno nie ty! A ciebie wczoraj jakoś Klodin przebierała! Przebierała? Ale ja się obzikałem, a nie okupkałem! Ja przynajmniej robię na kibę, a nie w gacie! Przestań, ty też nie lepszy! Kto ci czopa wyjmował 7 lat temu? A to było 700 lat temu! I co mnie to obchodzi? To wieki ma ta jakieś poglądane! Nie można powiedzieć 7, tylko już trzeba wymyślić!
805. Ja mam 1800 lat! I to mnie dowiedź! Spokojcie się! Zachowujecie się jak stare baby, więc nie bądźcie gorsze, tylko przeproście się i idźcie spać! A spać nie pójdę! I ja nie będę starą babą! Ja też nie będę, ale z nim się nie pogodzę! No dokładnie! Ja z nim też się nie pogodzę! Wiesz co? Ja cię tam wkurzyłem! Ja nie wiem, najpierw wymyślasz sobie jakieś liczby, a potem zsyrasz te lodówki! Ja ci powiem tyle! To ty zrobisz to lodówki! Jak wylewały! A teraz to ty zrasz! Ja ci powiem, że idę na imprezę z Hunterem! Wypijemy sobie! Jak się miesz? Jak się miesz? Angela, zrób coś! I na jutro znowu będzie kolejny kac. Mogliście się pogodzić, to jesteście gorsze. Sam jesteś gorsza. Co ja gadam już, idę stąd. Bo się nabił, albo się nabije. Nie wytrzymają bez jednej sekundy, ani z pogodzeniem. Ja już mam dosyć. Niech Claudine ich uspokaja. Ha, bo ja już naprawdę mam tego podziurki w nosie. Gdyby ona to słyszała, to by wzięła lorka baty i by to zakończyły raz na dobre. Ale ja taka nie jestem, żeby psuć biednym dzieciom marzenia. Angela, zrób coś. No czemu ja? Bo ty jesteś normalna. Ach, dobra, już się biorę za robotę. Pomogę ci. No to ty idź po Kluda, a ja skopię Logana. Dobra. Toda nigdzie nie ma. Gana też nie. Pewnie obaj poszli do bistro. No trudno, nie będziemy ich po tym bistrze manier zrobić, bo jeszcze co sobie pomyślą ogólnie. Jeszcze jakieś będą w ogóle powikłania czy coś. Jak przyjdą z tego bistro, no to położymy ich, a jutro im przejdzie. Nie tak. No nic, ja idę smażyć jabłko. Pomożesz? No jasne. Masz dziewczynę? Chciałbyś mieć? To głupie pytanie. Nie mam dziewczyny. Ale... W sumie to chyba mam. Chociaż gdyby jej nie było, to chciałbym mieć. Ale ją da się przeoczyć. Jest dwulicowa. To dwulicowa. To znaczy nie dwulicowa, ale... No, poza nią widzę imprezki. I baby z bistro. Jesteś niczym Logan i Claude. Tylko, że mądrzejszy i ładniejszy. Nic, może potem się umówimy. Najpierw będę musiał cię poznać. Dobra. Więc co lubisz jeść najbardziej? Zadam ci teraz kilka pytanek. Ja najbardziej lubię jeść... Ja wiem. Najbardziej lubię jeść kopytka. Kopytka! Ja też? A jaki jest twój ulubiony kolor? Mój zielony chyba. Zielony, czarny, szary. A mój to różowy. No nic. A jaki jest mój ulubiony? Ta z Vegas, a co ma być? Ja też go lubię! Co to jest w ogóle? I tak się z nim umówię. Że kiedy oni skończą? Ja ci po prostu mówię, co ci dałem. A mogę zadać ci pytanie? Tak. Na serio ich bijesz batami? Tak. O matko. Cześć, cześć. Nie tak szybko, co dopiero połowa pytań. Nawet jeszcze nie. Miau, miau, miau. Już muszę iść. Cześć! Hunter! Nie fruwaj! Nareszcie sobie poszedł. Hunter, zaczekaj! No, lorka też poszła, jeszcze lepiej. Odin! No co? No, pomóż mi go złapać. On poszedł do domu, ja bym chciała mu wyznać miłość. Musimy pójść do jego domu, ja wiem, gdzie mieszka. Mieszka niedaleko naszego domu Wolfów. Mieszka tam w lesie, w pobliskim lasku mieszka. Pójdziemy tam razem i go przekonamy, aby mnie pokochał. A zresztą to nie musimy przekonywać, tylko mu powiem, że coś do niego czuję. Będziemy chodzić razem, to będzie wspaniale. Ma dziewczynę, ale mnie to nie obchodzi. Chodźmy. Dobra, wezmę siekierę. Siekierę, siekierę! Claudine? Ta? Ale po co ty wzięłaś torbę? Żeby schować siekierę. A po co ci siekiera? No wiesz, gdybyś nie chciał z tą chodzić, to... Rozłupię mu łeb. Ale my do siebie pasujemy. To jest Hunter Huntsman. No. Jasne, że on by chciał ze mną chodzić. No nie dziwię mu się. To chodźmy. Go widzę, by ci na jakieś kwiaty czy coś. O,
biedny Hunter. Hej, Hunter. Laura, co ty tu robisz? Przyszłam, by ci coś powiedzieć. A co? Claudine? Co ja? Powiedz to za mnie, bo ja nie wytrzymam. Luz. Jakoś romantycznie, po moim akcencie, Lorga! Czemu się na to zgadzam? Dobra, powiem. Okej. Mogę jednak po swojemu? A czemu nie po mojemu? No bo po mojemu... To moje, nie twoje! I już, brać je do garów, bo zaraz ucieknie! Dobra. Ter, umów się z Lorką, bo dostaniesz siekiery! Pomyślę. Nie ma takiej opcji. Pam, pam, pam. O nie! To się źle dla ciebie skończy! Ja nie wierzę! Spokojnie, Lorka! Ja mam siekierę i nie zawaham się jej użyć! Masz nam coś do powiedzenia? W sensie jakim? Masz się umówić z Lorką, bo dostaniesz i ci utnę łeb! Mowy nie ma! Jak już bym miał się z kimś umawiać z domu Wolfów, to z tobą albo z Klaudią! Tak dostaniesz z tej siekiery! Wracaj tutaj i tak dostaniesz! Nie, Klaudien! Ja to zrobię. Bez siekiery. Auć. Hunter zostanie za swoje! Masz mnie kochać! Hunter, to co się dzieje? Miau! Co tu się dzieje? Drakulora, zostaw mojego chłopaka! Claudine, po co ci siekiera? Ścinałam krzaki? Typowa Claudine! Laura, zostaw go! To jest mój chłopak! Nie Hantuś! Mowy nie ma. Nie będę ani z tobą, ani z tobą. Ja wiem, z kim chcę być. Puszczaj! Wow, wow, wow. Nie chcę być ani z tobą, ani z tobą, ani z tobą. Chcę być z Porsfon. Co? Od kiedy ona zaczęła ci się podobać? Od dawna. Ja ci mówię, że... Że! Jak ci się nie uda z Porsfon, to wróć do mnie. Okej. Miau. O nie! Katrin i ja, Claudine, Claudia, Porsfon, tego już za wiele. Marsz po matkę, bo wady dostaniesz. Ja ci powiem, Claude. Hunter znowu został i w bluzę, trzeba ją utopić. Co, co? Już wróćmy z impry? A nawet nie byłem! Ale ja byłem! Nie zgadzam, ale z nim. Jeszcze gorzej! Kupię! Słuchaj, taki puchar, że ja ci suchar dam! Suchar, puchar, sroja, nie wiem! Ty słuchaj, loganie, panie! Słuchaj, loganie, panie! Co tu się wyprawia, ja wiem! Ale muszę powiedzieć jedno. A! O! Zwalił kwiata! A baj! Siekiera. Siekiera, siekiera! Już, królowo! Abi! Słuchaj, ja ci powiem jedno. Bo w naszym życiu dzieje się, ale musi mi się pogodzić. I ja to pilnuję. Daj łapę. Ja też. Dobra, idziemy do bistro, a Galadin niech żyje w tych skarpetach i niech sprząta. A, stolik się zwalił. Do mnie to idzie. Cześć. Ja bluzy zapomniałem. Kochany mój ty! Wróciłeś! Laura? Hunter! Co tu się wyprawia? Katrin? One mnie namawiają do niemoralnych rzeczy! Idziemy już. Ale bluza! Już! Spoko! Wypiorę ją i będzie moja! Dobra, to ja biorę. Co? Ja ją biorę! Ja! 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 Ja już mam pomysł! Jaki? Słuchaj, to jest moja, nie twoja. Wiesz co, dziadostwo i tak po nim przyjdzie! No, cieszę się tym choć przez tydzień. Chodź, panie!
czuję się oszpecony z ubrań. A co ja mam powiedzieć? Zgoro zdarte. Szybko, chodź, napiję się jeszcze butli whisky i trzymam pod biurkiem. Co tu się wyprawia? Byliśmy w bistro, na darmowej coli. A teraz idę po whisky. Pyszna whisky, Logan, chcesz trochę? Oddaj! Nie doniosłem, o nie! To wale, trzymaj mnie. Aha, ja... Teraz serio dostaniecie siekiery. Loganie, panie! Do szafy! Iu! Złapię was! Kto mi dał buta? O nie, to pewnie Logan po imprezce. Dobrze, że nie byłem. Ale skąd on mi to podrzucił? Pożar! Nobody.